kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 4. Adam i Ewa. Drogie dzieci, kiedy dobry Pan Bóg stworzył anioły i świat, powiedział: uczyńmy ludźmi, będą oni mogli zająć miejsce złych aniołów, aby byli szczęśliwi razem z nami w niebie. I tak oto Pan Bóg uczynił pierwszego człowieka, którego nazwał Adam, a następnie pierwszą kobietę, którą nazwał Ewą. Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi na ziemi, dlatego nazywamy ich naszymi pierwszymi rodzicami. Wszyscy ludzie są ich dziećmi. Adam i Ewa byli bardzo dobrzy, kiedy Pan Bóg ich stworzył. Byli przyjaciółmi Pana Boga. Wiedzieli, że Pan Bóg kocha ich bardzo. Pan Bóg podarował im wszystko to, co stworzył na ziemi. Adam i Ewa mieszkali w bardzo pięknym ogrodzie. Ten ogród był tak piękny, że nazwano go rajem ziemskim. Ale Adam i Ewa nie mieli tam pozostać na zawsze. Nie. Po jakimś czasie Pan Bóg chciał ich wziąć z sobą do nieba, aby tam byli już szczęśliwi na wieki. Dobry Bóg powiedział Adamowi i Ewie, aby korzystali ze wszystkich tych dóbr, które znajdowały się w ogrodzie raju ziemskiego. I podarował im Pan Bóg również inne dobra, aby byli szczęśliwi. Jedyną rzeczą, której Pan Bóg nie chciał, było to, aby kiedykolwiek zjedli owoc z jednego szczególnego drzewa rosnącego w tym ogrodzie. Jeśli zjedliby owoc z tego drzewa, wówczas zostaliby ukarani. Adam i Ewa kochali Pana Boga, ich Ojca, i oboje obiecali Mu posłuszeństwo. Szatan jednak słyszał to, co Pan Bóg powiedział do Adama i Ewy, i był bardzo zazdrosny o to wszystko, co Pan Bóg im podarował. Pewnego dnia ukrył się w postaci węża, w gałęziach tego szczególnego drzewa, z którego nie wolno było jeść owoców. Przypomnijcie sobie, że szatan nienawidzi Pana Boga, nienawidzi zatem również Adama i Ewy, którzy byli przyjaciółmi Pana Boga. Chciał więc, aby i oni byli w piekle razem z nim. Kiedy Ewa przechodziła tamtędy, szatan zawołał ją, mówiąc: dlaczego nie jecie owoców z tego drzewa? Są bardzo dobre. A kiedy je zjecie, staniecie się tacy jak Bóg. Szatan jest ohydnym kłamcą. Czy wiecie, co zrobiła nieszczęśliwa Ewa? Posłuchała szatana, zjadła owoc z zakazanego drzewa i dała go również Adamowi, który także go zjadł. Jakie to wielkie nieszczęście! Adam i Ewa nie byli posłuszni Panu Bogu. Nie posłuchali Go, zrobili dokładnie to, czego Pan Bóg im zabronił. Przypomnijcie sobie, że kiedy nie jesteśmy posłuszni Panu Bogu, wówczas popełniamy grzech. Adam i Ewa popełnili pierwszy grzech na ziemi. Grzech Adama i Ewy nazywamy grzechem pierworodnym. Adam i Ewa po popełnieniu grzechu zaczęli odczuwać strach i próbowali się ukryć. Mieli nadzieję, że Pan Bóg nie widział tego, co zrobili. Ale Pan Bóg widzi wszystko i wie wszystko. Wiedział,
że Adam i Ewa byli mu nieposłuszni, że popełnili grzech. Z tego powodu Panu Bogu było bardzo przykro. Pan Bóg nienawidzi grzechu i dlatego musiał ukarać naszych pierwszych rodziców. Wygnał ich z raju ziemskiego i zamknął bramy niebios. Odtąd już nikt nie będzie mógł wejść do nieba. Z powodu tego pierwszego grzechu wszystkie dzieci Adama i Ewy, czyli wszyscy ludzie, rodzą się z grzechem pierworodnym. Adam i Ewa i wszystkie ich przyszłe dzieci nie byli już przyjaciółmi Pana Boga. Ale dobry Bóg zlitował się nad nimi. Obiecał im, że pewnego dnia ujrzą na ziemi Jego własnego Syna, Pana Jezusa, który przyjdzie, aby zmazać grzechy ludzi i na nowo otworzyć bramę niebios. Jakże to ogromna i wspaniała obietnica. Jak bardzo Pan Bóg jest dobry. Pytania. Kim byli pierwsi ludzie na ziemi? Pierwszym mężczyzną był Adam, a pierwszą kobietą była Ewa. Kto popełnił pierwszy grzech na ziemi? Pierwszy grzech na ziemi popełnili nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa. Jak nazywa się grzech, który popełnili Adam i Ewa? Grzech, który popełnili Adam i Ewa, nazywa się grzechem pierworodnym. Pan Bóg jest zadowolony, kiedy jestem posłuszny. Pytania do katechezy czwartej. Kim byli Adam i Ewa? Czy byli dobrzy, kiedy Pan Bóg ich stworzył? Czy byli szczęśliwi? Gdzie oni mieszkali? Czego zabronił Pan Bóg Adamowi i Ewie? Kto był zazdrosny o wszystkie rzeczy, jakie Pan Bóg podarował naszym pierwszym rodzicom? Gdzie ukrył się szatan pewnego dnia? Do kogo był podobny? Dlaczego szatan nie kochał Adama i Ewy? Co szatan powiedział Ewie? Co zrobiła Ewa? Dlaczego to zrobiła? Dlaczego Pan Bóg wiedział, że Adam i Ewa popełnili grzech? Czy Adam i Ewa po popełnieniu grzechu nadal byli szczęśliwi? A czy wy jesteście szczęśliwi, kiedy jesteście nieposłuszni? Czy Pan Bóg był zadowolony z czynu Adama i Ewy? W jaki sposób Pan Bóg ukarał Adama i Ewę? Z czym rodzi się każde dziecko od czasów Adama i Ewy? Czy Pan Bóg okazał miłosierdzie i litość nad Adamem i Ewą? Co Pan Bóg im obiecał? Doskonale.
Zadanie. Spróbuj narysować odejście Adama i Ewy z raju. Pamiętaj, by na rysunku znalazła się zamknięta brama niebios i anioł, który pilnie strzeże wejścia. Adam i Ewa powiedzieli nie Panu Bogu, nie byli więc posłuszni. Złe anioły powiedziały nie Panu Bogu, nie byli więc posłuszni. A więc my musimy mówić tak Panu Bogu. Wtedy będziemy Mu posłuszni.